Dobra, słuchajcie, bo jest taka ważna sprawa. Dodatkowo jeszcze nagram na archiwum moje wrażenia po 3 latach. Umyję sobie ręce. Moje wrażenia po 3 latach używania tego właśnie. Jak to się nazywa? Maszynki do pakowania próżniowego z Lidla, Silver Crest. Słuchajcie, kupiłem ją za jakieś 140 zł już 3 lata temu, ponad. Ogólnie ona się tak na co dzień trochę kurzy, bo gdzieś tam stoi sobie w szafce. Natomiast ja jej używam przede wszystkim do pakowania większej ilości jedzenia, żeby mi wytrzymało dłużej, albo na przykład do peklowania. Jeżeli robię na przykład na 2 tygodnie mięso w soli peklowej, to wtedy na suchym peklowaniu używam tego. I słuchajcie, i chcę o tym powiedzieć, nagram, bo jak nagrałem materiał z unboxingu tej maszyny, to mnie tam zjechali, bo ja pół godziny ją unboxingowałem, bo nie rozumieli tego, że to jest na live'ie i ja sobie z widzami gadałem i tak dalej. Ogólnie uważam, że jeżeli ktoś używa bardzo rzadko takiej maszynki, jest to spoko pomysł, natomiast jeżeli ktoś się bawi trochę w gotowanie i się na tym gotowaniu już trochę bardziej zna i planuje fajne rzeczy robić, to jest to zakup moim zdaniem zbyt słaby i następnym razem nie wybrałbym tej maszynki już nigdy, tylko dołożył kolejną 100 albo jeszcze 2 i wybrał coś mocniejszego i tak dalej. No bo dlaczego? Dlatego, że ta maszyna jest zajebista na start, bo ma najbardziej podstawowe rzeczy. Ma tam jakieś wyciąganie wilgoci, ma odsysanie, ma całkowicie osobny tryb po prostu zaklejania tego, czyli nagrzewania. Tutaj jest odsysanie i nagrzewanie oraz soft, to jest chyba do rzeczy takich miękkich, na przykład jak pakujecie jakieś takie chrupkie rzeczy, żeby wam się nie połamały. Ogólnie w środku jest mały problem, bo nie da się jej doczyścić idealnie z kilku powodów. Gumka, która jest w środku, no nie ma jak jej za bardzo wymyć, nawet pod bieżącą wodą i tak dalej, nie da się jej wizualnie tak wymyć, żeby była idealna. Dodatkowo bardzo szybko cała maszynka przestaje być szczelna, tak jak ją kupiliście. I trzeba na przykład po jakimś czasie dociskać, zaraz zobaczycie zresztą, bo tutaj mam szynki, które przygotowałem wcześniej i sobie zrobimy taki test, od razu wam powiem. Tak, można pakować albo w takich pojemniczkach, albo można pakować, jeżeli się ma takiego wielokrotnego użytku, na przykład taki słoik czy garnek szczelny i ma wtedy tutaj taką dołączoną do zestawu rurkę, się wpina i ona, prawda, wyciąga powietrze. Ja osobiście takiego pojemnika żadnego nie mam. Dobra, bierzemy sobie, słuchajcie, szynkę i pokażę wam, jak ona działa. Nagrywam to też dla osób, które gdzieś tam krążą po internecie i się zastanawiają, czy kupić tą maszynkę. To tak jak mówię wam, no, dużo osób mnie pyta: Wąkol, polecasz tą maszynkę? Słuchajcie, no, ona jest ok, jeżeli bardzo rzadko będziecie używać. Ja zauważyłem, że pakowanie właśnie w takie pojemniki, w takie próżniowe pakowanie u mnie się bardzo mocno sprawdza do wielu innych rzeczy i ja na pewno kupiłbym coś mocniejszego następnym razem, coś bardziej profesjonalnego. Natomiast dla osób, które nie wiedzą, czy im się to przyda, albo jako pierwszy taki sprzęt, myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. I teraz tak, ja tutaj klikam taki tryb auto. Jest to taki tryb, w którym sama maszynka wyciąga i w momencie, kiedy ona wyczuje, że już jest dosyć tam te ciśnienie wyciągnięte i jakimś tam parametrem zmierzy, to przestaje odciągać powietrze i automatycznie zaczyna zaklejać. Natomiast, jak widzicie, nie odciąga tego powietrza, nie? W momencie, gdy ja to docisnę, teraz się zaczyna coś dziać. Czyli ona straciła tą szczelność. Ona straciła tą swoją pierwotną szczelność, którą miała, jak się ją kupiło. I te uszczelki, które tutaj są, już nieidealnie, już tak nieidealnie dociskają to wszystko. Chociaż nawet sam producent zaleca dociskać to w momencie odsysania. I teraz patrzcie, ona nie potrafi złapać takiego poziomu, w którym sama przestanie odciągać, nie? Czyli ja muszę wyłączyć i teraz sobie samemu zrobić, bo niestety, ale z biegiem czasu ona straciła już te swoje takie podstawowe właściwości. I dodatkowo jeszcze to, że te worki, których używamy, nie są workami z tym wewnętrznym takim wkładem do zatrzymywania wilgoci.
Tak wygląda to zapakowane. Nie jest to najwyższa jakość odciągnięcia tego powietrza wewnątrz. No tak jak mówię, no jeżeli ktoś chce coś za coś, ona jest bardzo tania, dostępna jest w sklepie, w każdym sklepie, co? Tak. Ona jest bardzo tania, dostępna w każdym sklepie Lidl i woreczki do niej też w Lidlu dostaniecie. Natomiast polecam szczerze kupować worki na Allegro, bo są dużo taniej i dużo więcej. Idzie to czy nie? Mam kawałek jeden, kawałek drugi, proszę bardzo, i będzie kawałek trzeci. Aha, musimy poczekać. Bo jest przegrzana grzałka, ten taki pasek tutaj, który nam zgrzewa folię, on też nie może pracować non stop, bo jest bardzo cienki, przez niego przepływa też prąd. Nie, 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 to nie są akurat worki, to są oryginalne takie, które się razem do tego zestawu kupuje. Też do kupienia są w Lidlu. No i tak to wygląda, moi drodzy, zapakowane. To są takie kilka słów odnośnie użytkowania tej maszynki, czyli tak, wrzucę to do internetu, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo ja już to mam kilka lat, zawsze mnie pytają, czy ona jest dobra, czy nie. Powiem wprost, ogólnie jestem z niej zadowolony. Natomiast z biegiem czasu, kiedy zacząłem używać tego typu maszynki, bo jest moją pierwszą maszynką, zauważyłem pewne niedociągnięcia, przeczytałem w internecie i wiem, że następnym razem dołożę troszkę pieniędzy i kupię coś mocniejszego, coś po prostu jakościowego bardziej, nie? Czyli maszynki, której może gdzieś nawet używa się profesjonalnie, czy w restauracji, czy coś. W każdym razie to jest dobre, jeżeli ktoś tam raz na jakiś czas coś tam zapakuje sobie i tak dalej. Jeżeli ktoś z was tworzy wędliny, jak ja na przykład, jakieś kiełbasy, jakieś rzeczy, to potem na przykład będzie mroził. Tym sposobem też można oczywiście robić te sous vide i tak dalej, czyli możemy sobie wolno gotowanie zrobić. Może ktoś z was kupuje w promocjach szynki, nakupi za, nie wiem, za 100 zł szynki, a potem ją sobie będzie mroził. No to w takim razie zdecydowanie polecam, może coś innego kupić, ale na start do rzadkiego używania jest ok. Nie wiem dlaczego straciła, tak jak mówię, swoją szczelność. Sprawdzam tutaj te zamki, wszystko jest git. Tutaj jest taka uszczelka na dole, ona się troszeczkę odkształciła. Nie mam pojęcia, czy można ją wymienić. W zestawie nie ma zastępczej. I ten spód też tutaj jest taka, bo tu jest taka rynienka, w której się wilgoć zbiera. Na przykład przy odciąganiu, to można normalnie wymyć, nie? A wokół tego jest taka uszczelka. Ona jest bardzo charakterystyczna. Mówiłem wam, że ciężko ją domyć, dlatego tutaj są jakieś, o, jakaś, widzicie, jakieś takie małe paprochy i nie da się tego za bardzo normalnie domyć ani ściągnąć. Trzeba by było tak po prostu kawałek po kawałku, jak jest jakiś, o, na przykład tutaj jakieś orzechy pakowałem. Coś, kawałeczki tego są. I z tym jest problem, bo to ma bardzo specyficzną, bardzo specyficzny rozmiar. I tego się nie da jakby dokupić, nie wiem, więc maszynka ogólnie jest, można powiedzieć, zbyt tania, żeby się bawić w jakieś takie zastępcze części. I to jest taka uszczelka, która wokół dociska ten worek, nie? Ona nie ma bezpośrednio kontaktu z tym, co jest w środku, ale dociska tę zewnętrzną część. Dobra, to tyle jeśli chodzi o użytkowanie tej maszynki
przez dłuższy czas. Ogólnie polecam. Nie zepsuła się w tym czasie. Nie zepsuła się całkowicie, bo mogła też się spieprzyć, jak niektóre produkty właśnie z Silvercresta. Na przykład tam też była taka, ten mój grill elektryczny. Albo toster. O dziwo działa.